Tym uczono nas na historii, że husaria była straszna, ponieważ świst ich skrzydeł odstraszał wrogów. To jest bzdura. Husaria była straszna, bo to byli dojebani żołnierze. Nie z powodu skrzydeł. Skrojono mnie w życiu dziesiątki razy. Żaden typ nie miał skrzydeł. Których świst sprawiał, że oddawałem portfel. Nie ma czegoś takiego, że wchodzisz na niebezpieczną dzielnicę i słyszysz sz, sz, sz. Dźwięk ortalionu odstrasza. Husaria powinna być dojebana w ortalion. Mamy wspaniałą tysiącletnią historię, ponad tysiącletnią historię i mamy też tendencję do wybielania jej bardzo często. W zasadzie od samego początku. Pierwszy król Polski od razu przypał. I to, co teraz powiem, to nie jest żart, to jest fakt. Bolesław Chrobry dostał kosza od kijowskiej księżniczki, więc najechał na Kijów i ją zgwałcił, bo ta odrzuciła jego zaloty. Teraz dlaczego odrzuciła jego zaloty? Odrzuciła jego zaloty, bo miała go za chama i prostaka. Argument, który ewidentnie obalił swoim zachowaniem w Kijowie. To jest taki wstyd. Pierwszy król Polski. Ten typ jest na naszych banknotach. Ja się nie czuję komfortowo z tym, że mam w tym momencie w portfelu dwóch gwałcicieli i zdjęcie mojej dziewczyny. Moim zdaniem Bolesław Chrobry był takim bezzębnym dresiarzem. Był bezzębnym dresiarzem i każda wojna, w którą wchodziła Polska, zaczynała się od zdania: co się kurwa patrzysz? I to, co mnie najbardziej w tym dziwi, to jest to, że gwałt popełnia się pod wpływem impulsu. Tak mi się wydaje, nie mam doświadczenia w tym. Gwałt popełnia się pod wpływem impulsu. Na Kijów jedzie się tydzień. Z Gniezna. Sprawdzałem na Google Mapach. Zaznaczyłem opcję konno na Google Mapach. Koleś mimo wszystko pojechał. Co oznacza, że musiał być niezrównoważony psychicznie. Wyobrażacie sobie, żeby dzisiaj krajem rządził ktoś, kto jest niezrównoważony psychicznie? Mam takie wrażenie, że mamy łajdaków na banknotach. Na 100 złotówce mamy Władysława Jagiełę, który, przypomnę, ożenił się z 11-letnią Jadwigą. Jak to jest rozsądna decyzja króla? Północy krzyżacy trują ci dupę. Od wschodu panowie litewscy się buntują. I twoja żona przechodzi przez bunt okresu dojrzewania. Miesiąc po ślubie trzaska drzwiami. Nie jesteś moim ojcem!